cześć, witam Was gorąco w kolejnym filmie i zapraszam na rozpakowanie kamery sportowej XBiz Extreme Pro. Jest to kamera sportowa z Wi-Fi, słuchajcie, z pełnym tutaj wyposażeniem montażowym. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wszystko dokładnie wygląda, co tutaj znajdziemy. Zapraszam gorąco na ten film. I na początek zobaczmy sobie pudełeczko naszego produktu. Mamy widoczny sam produkt, samą kamerkę tutaj już przez ten bezbarwny plastik w tej obudowie wodoszczelnej. Tutaj mamy takie zdjęcia podglądowe tego produktu XBiz Extreme Pro, kamera sportowa z Wi-Fi. Po tej stronie mamy te główne parametry urządzenia. Z tyłu mamy wymienione, że kamera posiada uchwyt rowerowy, uniwersalne mocowania i że jest to kamera wodoodporna. I z tej strony mamy również takie podstawowe informacje, jeśli chodzi o parametry. Przejdźmy sobie teraz do środka, zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Rozpakujmy. Zobaczmy. Ok. Tu nam się wszystko mieści w tym pudełeczku. Zaraz zobaczymy, co to dokładnie. Mamy instrukcję obsługi. Jest ona w języku polskim oczywiście. I mamy tutaj QR kody do pobrania aplikacji, przez którą będziemy mogli sterować naszą kamerką. Jeśli chodzi o akcesoria, jakie tutaj mamy dołączone, to tak, mamy adapter, czyli taką ładowareczkę, tak, dzięki czemu możemy tę kamerkę naładować poprzez gniazdko elektryczne. Następnie mamy kilka innych uchwytów, ja na razie nie wiem, do czego są te uchwyty dokładnie, dlatego je tutaj wyjmę i Wam zaraz zaprezentuję. Jest ich trochę, także ta kamera naprawdę ma wiele zastosowań, wszędzie praktycznie ją poprzez te mocowania możecie umieścić i możecie nagrywać, co Wam się tylko żywnie podoba. Naprawdę tych akcesoriów jest tutaj masa. Mamy ściereczkę do przecierania obiektywu. Mamy jakieś tutaj zapinki. Mamy te trytki tak zwane, czyli te opaski zaciskowe. Jakieś tam żyłki. Następny uchwyt i mamy z takich akcesoriów jeszcze kabelek USB służący do ładowania tej kamerki. Tu zaraz Wam wszystko ładnie wyłożę, jeśli chodzi o akcesoria. Natomiast teraz przejdziemy do samej kamerki. Mamy tą kamerkę tutaj. Ona jest już ukryta w tej obudowie wodoszczelnej. Można sobie w łatwy sposób to otworzyć. Wystarczy tutaj pociągnąć, odpowiednio podwadzić. Ten plastik, obudowa nam się otwiera. I możemy sobie naszą kamerkę wyjąć. W tym momencie na potrzeby filmiku wyjmę tą kamerkę. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest naprawdę niewielkich rozmiarów sama kamerka. Tak się ona prezentuje, XBiz HD 1080p Wi-Fi. Obiektyw kamery oczywiście w folii, jeszcze tą folię sobie zaraz poza kadrem zdejmę. Mamy włącznik, mamy przycisk mode, czyli opcje tej kamery możemy sobie tutaj zmienić. Ona mi się akurat teraz właśnie uruchomiła, brak karty w tym momencie jest napisane. Na górze mamy diodę informującą o pracy urządzenia oraz spust migawki. Z prawej strony mamy góra, dół, dwa przyciski, które również służą pewnie do nawigacji w menu. Mikrofon, oczywiście głośniczek i z tej strony mamy port micro USB oraz co tutaj jest? Oraz taki port, jak mamy na przykład w aparatach cyfrowych. Również taki kabelek możemy tutaj wpiąć i skomunikować tą kamerkę z urządzeniem właśnie na dwa sposoby poprzez dwa kabelki. Poza tym mamy oczywiście slot na naszą kartę microSD, którą możemy tutaj zastosować, byśmy mogli nagrywać i rejestrować ten obraz właśnie na takiej karcie. Mamy oczywiście wyświetlacz, action camera, mamy napisane tutaj w rogu. Tak się to, moi drodzy, prezentuje. Tak wygląda kamerka. Pokryta jest takim kauczukiem tutaj z tej strony. Na górze taki chropowaty plastik. Tu na dole mamy oczywiście baterię. Pokażę Wam jeszcze, tak ona wygląda. W recenzji oczywiście ją wyjmę, rozbiorę na dokładnie tą kamerę, Wam pokażę, jak się wszystko tutaj prezentuje. Na razie w rozpakowaniu zobaczmy tylko, jak wyglądają te akcesoria, jak wygląda sama kamerka tak na pierwszy rzut. Tak to, moi drodzy, się prezentuje. Jeśli chodzi o akcesoria, mamy naprawdę masę akcesoriów, tutaj jakieś opaski, dzięki czemu możemy tą kamerę zamontować na przykład na jakimś kasku rowerowym czy motocyklowym. To naprawdę jest masa tych wszystkich spinek, tych uchwytów. Także tutaj
już nasza wyobraźnia musi zadziałać, gdzie to zamontować, jak by ten obraz rejestrować. Jak widzieliście na YouTube, jest masę filmików, gdzie ludzie rejestrują przejażdżki rowerowe, jakieś akrobacje, sytuacje pod wodą itp. itd. Naprawdę ta kamera ma tutaj pod tym względem wiele zastosowań. I moi drodzy, w tym rozpakowaniu to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam Was na recenzję, która się pojawi już niebawem. Zapraszam Was na mojego Facebooka oraz na oficjalną stronę www.piteras.pl. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji. Dzięki. Hej! Wow.